23 maja w hali sportowej Moris przy ulicy Dąbrowskiego 113 w Chorzowie odbędzie się impreza, której celem jest wsparcie osób potrzebujących. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz Wojciech Grzyb połączyli siły, by zorganizować wydarzenie, które na długo ma pozostać w pamięci widzów oraz beneficjentów, czyli komentatora sportowego Przemysława Pełki, a także dzieci z Chorzowskiej Wyspy. Majówka mediów dla Przemka i dzieci z Wyspy to połączenie dwóch idei realizowanych dotychczas oddzielnie. W tym roku dwa równorzędne cele, co prawda Przemek Pełka, komentator Kanał Plus, który niedawno stracił nogę, jest takim nadrzędnym, taką lokomotywą tego turnieju, o którym się więcej mówi, ale Chorzowska Wyspa również, myślę, że w sposób dosyć istotny zostanie zasilona odpowiednią kwotą pieniężną. Mam nadzieję, że to będzie ładnych parę złotych. Zawsze staramy się współpracować z mediami, organizujemy turnieje charytatywne, więc nie jest to dla nas rzecz nowa i stwierdziliśmy, że będziemy musieli coś zrobić, żeby Przemkowi pomóc. No i dodatkowo kwestia tego, że zawsze w maju mieliśmy tą majówkę mediów, czyli turniej dla dziennikarzy, dla dużych dziennikarzy, zarówno piłka nożna, jak i siatkowa. No i tak stwierdziliśmy, że wszystko ze sobą scalimy, połączymy i zrobimy jeden wspólny turniej i jest to połączenie majówki mediów z turniejem charytatywnym zarówno dla dzieci, jak i dla Przemka Pełki. Do wsparcia i udziału w turnieju charytatywnym organizatorzy zaprosili piłkarskie drużyny Old Boyów Ruchu Chorzów i Widzewa Łódź oraz komentatorów i ekspertów dwóch stacji telewizyjnych, Kanalu Plus i Polsatu. A parę gwiazd naprawdę będziemy mogli zobaczyć i to nie tylko z boiska, ale również z tych za mikrofonu, bo takie nazwiska jak Mateusz Borek, Tomek Smokowski, Andrzej Twarowski i kilku innych komentatorów znanych ze stacji Kanal Plus i Polsatu Sport. To na pewno ciekawostka. No nazwiska na pewno znane i lubiane. Zagrają Oldboye Ruchu Chorzów i zaprzyjaźnionego Widzewa Łódź, więc myślę, że kibice tym bardziej powinni tutaj tłumniej się zjawić, żeby zobaczyć takie nazwiska jak Śródfa, jak Lech, jak Mosur, Łukasik i kilku innych, a w Widzewie tak uznane nazwiska jak Marek Citko, jak Marek Koniarek, jak Rysiek Czerwiec, Miążkiewicz, Paweł Wyciszkiewicz. W czwartkowy wieczór przeprowadzone zostaną również licytacje cennych koszulek. Koszulka Arka Piecha z Sivasporu, której podejrzewam, że jeszcze nikt nie ma w swojej kolekcji, bo Arek jest tam kilka miesięcy i wydaje mi się, że mało kto miał szansę na to, żeby taką koszulkę od niego uzyskać. Jest również koszulka jego kolegi klubowego Kamila Grosickiego. Jest koszulka, dla mnie osobiście największa atrakcja powinna to być teoretycznie koszulka Atletico Madryt i jej najlepszego strzelca i zawodnika Radamela Falcao, który już notabene niedługo może ten klub zmienić na inny, więc myślę, że ostatnia szansa, żeby taką koszulkę nabyć. Jest koszulka Ruchu Chorzów z autografami całej drużyny, a na odwrocie nazwiskiem Marcina Baszyńskiego. No i kilka innych. No i twoja koszulka. I moja. Moja jest, bądź nie jest, jest w rezerwie. Nie wiem, waham się jeszcze ciągle, bo powiem szczerze, że jest to koszulka z ostatniego meczu, mojego występu ostatniego w Ruchu Chorzów. Co prawda krótkiego, bo 20-sekundowego. Waham się, ponieważ mam wszystkie koszulki, w których grałem w Ruchu Chorzów w swojej kolekcji. Tej jednej będzie mi brakowało, jeżeli faktycznie zdecyduje się ktoś na jej kupno. Powiem tak, łatwo jej nie oddam na pewno. Jeżeli będzie licytowana, to postaram się, żeby została u mnie. Radości z imprezy nie ukrywa opiekun Chorzowskiej Wyspy. Było niesamowitym momentem, kiedy Wojtek Grzyb przedzwonił i powiedział, że chcieliby pomóc Wyspie w organizacji jednego z przedsięwzięć, a dla nas taką misją od kilkunastu lat jest organizowanie wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci podczas wakacji. I każdego roku jest tak, że robimy coś nowego. Dzieciaki są takie, że są coraz bardziej wymagające. Przyjeżdżają wolontariusze z różnych krajów, którzy mają niesamowicie dużo pomysłu i dzięki temu darowi niebios, ja mogę powiedzieć, że cudowi, który na pewno się zdarzy, będzie można zrobić niesamowite, kreatywne wakacje za grosik dla dzieciaków. Myślę, że impreza będzie interesująca zarówno dla samych uczestników, jak i dla publiczności. No a cele są szczytne i najważniejsze, aby udało nam się zrealizować te zadania, które organizatorzy przed sobą stawiają, a więc również zbiórka, do której bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich. Cegiełki uprawniające do wejścia na turniej są do nabycia w cenie 5 zł. Są trzy punkty dystrybucji tych cegiełek, czyli Grzybek na terenie parkingu przy ulicy Cichej, w Chorzowskim Morisie, czyli u nas tutaj w dziale organizacji imprez. I trzeci punkt to jest antykwariat na ulicy Wolności, gdzie też będzie można kupić cegiełki. Cegiełki są w cenie 5 zł, więc naprawdę bardzo niewielki wydatek. Podczas konferencji wylosowane zostały pary turniejowe. Widzew zagra z Kanalem Plus, a Polsat z Ruchem.